Choinki tworzą magię świąt, ale o choinkę trzeba zawsze odpowiednio zadbać. Zapraszamy po choinki na giełdę na Andersa, stoisko z pięknym Mikołajem. Posiadamy w sprzedaży jodłę kaukaską i świerka pospolitego, świerka srebrnego. Jodła kaukaska jest w cenie od 90 do 300 zł. Tutaj mamy taką piękną jodłę za 250 zł, między 2,70 a 2,80 cm. Świerk będzie w cenie od 70 do 140 zł. No cóż, choinki tworzą magię świąt, ale o choinkę trzeba zawsze odpowiednio zadbać. Dlatego przed wstawieniem do domu trzeba obciąć plasterek, taki centymetr pniaczka, żeby ta choinka lepiej wodę piła. No i trzeba pamiętać o tym, żeby ją podlewać. Również jeżeli kupujemy choinkę w momencie, kiedy na podwórku jest dosyć duży mróz, to warto dać jej się troszeczkę zaklimatyzować, czy to w garażu, czy to na balkonie, bądź na klatce, żeby nie wnosić z dużego mrozu do mieszkania bezpośrednio, ponieważ wtedy w reakcji obronnej, gdy jest duża różnica temperatur, choinka się broni i zrzuca igły. To, że też taka ciekawostka, jeżeli widzimy, że choinka zrzuca jakieś igły, to nie znaczy, że ona się sypie, bo na choince igła żyje zazwyczaj między 3 do 5 lat i one naturalnie, część z tych igieł spada, także ta część igiełek musi się samoczynnie po prostu osypać, żeby to pięknie wyglądało. Jodła kaukaska ma to do siebie, że niektórzy mówią, że jodła nie pachnie. Jodła jest pokryta takim woskiem, dlatego ma takie srebrne igiełki i ten wosk powoduje, że olejki eteryczne nie wydzielają się z jodełki samoczynnie, ale jeżeli ułamie się z dołu kilka gałązek, je się troszeczkę tak zmasakruje, następnie włoży się do środka, do choinki, to będzie tak samo pachnieć jak świerk pospolity i będzie wydzielać przez cały okres świąteczny te olejki eteryczne i będzie bardzo ładny zapach w domu. Także to takie kilka takich ciekawostek, jeżeli do których się zastosujemy, to choinka będzie pięknie wyglądać i będzie pięknie pachnieć przez całe święta i cieszyć oko, jak i nasz nos.